Drodzy internauci, pozdrawiam Was serdecznie w ten kwietniowy dzień i chciałbym zaprosić do spotkania z Bożym Słowem. Codziennik to już tradycyjna audycja, tradycyjny program, który ma właściwie nakierowywać nasze myślenie właśnie na spotkanie z Bogiem i z Jego Słowem. Dziś krótki fragment z drugiej Księgi Królewskiej z 19 rozdziału. Pan powiedział: osłonię to miasto, aby je ocalić ze względu na mnie. Moi drodzy, wracamy do historii, takiej strasznie dawnej, to prawie 3000, troszkę mniej lat. Nikt z nas nie żył w tamtych czasach. Ale tak chcąc najprościej nakreślić perspektywę, to mamy Asyryjczyków, którzy oblegają święte miasto Jerozolimę. Mamy króla izraelskiego, który broni się. Mamy proroka Izajasza, który przekazuje Boże Słowo. Rzeczywistość była bardzo skomplikowana. Tak biorąc pod uwagę fakty, trzeba powiedzieć, że Izraelici byli na przegranej pozycji, ale Pan Bóg dał nadzieję. Pan Bóg powiedział przez proroka, że osłoni to miasto, zostanie ocalone ze względu właśnie na Niego. Tak działa Pan Bóg. W tamtych zamierzchłych czasach właśnie tak się stało. Asyryjczycy musieli wycofać się, i skończyło się zagrożenie. Miasto faktycznie zostało ocalone. Bóg pokazał swoją moc. My, gdy chodzimy po drogach naszego życia, również doświadczamy czasem bardzo różnych chwil. Czasem te drogi to dolina cieni. Mocno droga zacieniona, skomplikowana. Moi drodzy, tak jak widzicie, jesteśmy w Szopienicach, w zasadzie to teraz stoję na fundamentach dawnej parafii, dawnej plebanii ewangelickiej w katowickiej dzielnicy Szopienice. Z tyłu kościół, z jednej strony ściana ośrodka parafialnego odbudowana, wyremontowana, ale całkiem za mną troszkę to, co przypomina nam rzeczywistość jeszcze z początku roku. Chociaż przechodzimy przez trudne chwile, Pan Bóg obiecuje, że osłoni nas i ocali nas ze względu na siebie. Bo to On nas ukochał, On dał dowód swojej miłości ku nam, że dał nam Jezusa Chrystusa. A Chrystus dał swoje życie na krzyżu, zmartwychwstał i żyje. I to jest nasza nadzieja. Z tą nadzieją możemy pójść przez życie. Może jeszcze na zakończenie sięgnę do kieszeni i czymś się pochwalę. Mam tu taką małą kartkę. Gdy 27 stycznia skończyła się historia tego budynku, przy którego gruzach teraz stoję, a później po tygodniu budynek został prawie całkowicie rozebrany. W tym, co pozostało, znajdowaliśmy różne rzeczy. I taką karteczkę też znalazłem. Jak sobie dobrze przypominam, jest to krótki werset biblijny, fragment psalmu, który chyba otrzymałem kiedyś od dzieci ze szkółki niedzielnej. Taka mała karteczka. Myślę, że niech będzie takim życzeniem dla Was wszystkich. To słowa psalmu 103, werset 8. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. To ta kartka, te słowa, będące wypełnieniem tego, co prorok przekazał królowi izraelskiemu, czego doświadczamy i dziś, i chcemy doświadczać na zawsze.
Amen.